startujemy z konferencją prasową otwierającą projekt Zrób sobie łąkę. Jest to projekt realizowany na terenie gminy Wojkowice w partnerstwie z panem burmistrzem, z gminą. Celem tego projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. Jesteśmy mieszkańcami terenów poprzemysłowych i tak naprawdę bardzo trudno nam jest się zmierzyć tak do końca i tak naprawdę z pozostałościami po wielkich zakładach przemysłowych. Walczymy, natomiast sądzimy, że najważniejszym elementem jest to, jak każdy z nas w wymiarze indywidualnym dba o środowisko naturalne. Projekt powstał w ramach działalności Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior i obejmuje kilka bardzo istotnych lokalnych inicjatyw. Między innymi konferencję partycypacyjną, na którą zaprosimy mieszkańców. Będziemy rozmawiać w formule World Cafe na temat tych negatywnych zjawisk, które obserwujemy i które mają wpływ na jakość naszego życia. Kolejnym elementem będą warsztaty terenowe, warsztaty w wymiarze praktycznym, do udziału w których zaprosimy międzypokoleniowe zespoły wolontariuszy od przedszkola po seniorów należących do różnych organizacji senioralnych w naszym mieście. Zaprosimy również do udziału liderów lokalnych, liderów zmiany społecznej po to, żeby nas w tych działaniach wspierali. Kolejnym elementem będzie tydzień poświęcony różnym aspektom ochrony środowiska. Na przykład w dniu czerwonym będziemy mówić o segregacji odpadów, w dniu niebieskim będziemy mówić o ochronie powietrza, w dniu żółtym będziemy mówić na przykład o odnawialnych źródłach energii. Cały projekt, wszystkie aktywności projektowe będą podsumowane wspólną inicjatywą mieszkańców Zrób sobie łąkę. W porozumieniu z gminą wybierzemy miejsce, gdzie powstanie łąka, i będzie to taka nasza lokalna przestrzeń edukacji ekologicznej. To znaczy chcielibyśmy, żeby to była taka klasa na świeżym powietrzu, pod gołym niebem. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że będą tam realizowane różne ciekawe inicjatywy wzmacniające proces ochrony środowiska w Wojkowicach. Także bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy wystartować w takim pochmurnym dniu, ale dla ludzi, którzy kochają naturę, kochają przyrodę, żadna pogoda nie jest straszna, dlatego startujemy z naszą zmianą w Wojkowicach.